roku do Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia w Olsztynie uczęszczało blisko 500 uczniów. Aby uczcić niezwykle intensywny rok edukacji muzycznej, w sali koncertowej zorganizowano koncert orkiestr. To jest pierwszy rok, kiedy pełnię funkcję, rolę dyrektora i to jest coś niesamowitego. Tego się nie da ani opowiedzieć jakoś specjalnie, ani powtórzyć. Tu trzeba być, trzeba zobaczyć tych uczniów, trzeba napawać się tą dumą i tych rodziców i nich samych i podziwiać po prostu. W trakcie koncertu uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej w Olsztynie wykonali między innymi utwór Jacoba de Hana na orkiestrę dętą oraz koncert na saksofon. Dla wielu uczniów występ podsumowujący rok był doskonałą okazją do zaprezentowania swoich umiejętności oraz odstresowania się po wymagających egzaminach. Ukończyłem pierwszy stopień, zarekrutowałem się na drugi, na wokalistykę. Zostałem pozytywnie przyjęty i jestem bardzo szczęśliwy, że udało mi się ukończyć jednak ten pierwszy stopień bez żadnych problemów. Jestem już po egzaminie i jestem bardzo zadowolony z tego, jak zagrałem, więc to już jest pewien etap za sobą. No a teraz przyszedł czas na dość duży koncert, na który wielu z nas uczniów czeka, wielu z nas zagra, niektórzy też będą na widowni i na pewno jesteśmy bardzo podekscytowani. Koniec roku wzbudza emocje nie tylko wśród uczniów i nauczycieli, ale przede wszystkim wśród rodziców, którzy przez cały rok mocno wspierają edukację swoich dzieci. Tu w tej szkole 6.0, także o świadectwo się nie martwię, o to, że zda, też nie. No a wreszcie będę miała chociaż przez chwilę syna w domu, no bo na co dzień mieszka to w internacie, widzimy się tylko w weekendy, więc radość jest co najmniej potrójna dzisiaj. To był intensywny dla nas przynajmniej rok szkolny, bo Mikołaj dużo pracował, dużo jeździliśmy grać konkursów, koncertów, różnych takich rzeczy, więc dużo emocji. Syn jest zmęczony, ale uśmiechnięty. Koniec roku szkolnego już za nami, lecz Państwowa Szkoła Muzyczna imienia Fryderyka Chopina nie zwalnia tempa. Przed szkołą między innymi nowa rekrutacja oraz przygotowania do następnego roku. Wszystko po to, aby kształcić przyszłe pokolenia wyjątkowych muzyków. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv